Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, na który sami tak naprawdę wyraziliście chęć, ponieważ niedawno na Facebooku zapytałam się Was, czy chcecie film z tym, co ja polecam kupić na promocji w Rossmanie i powiedzieliście głośne tak, a więc ja przybywam, słuchajcie, zrobiłam bardzo dobry research, selekcję i tutaj stwierdziłam, że pokażę Wam wszystkie te rzeczy, które ja używam regularnie, których używam od lat i których testy również są na moim kanale, tak żebyście po obejrzeniu tego filmu mogli zajrzeć w opis i zobaczyć również odnośniki do filmów właśnie z testem na żywo, z recenzją, tak żebyście mogli sobie nabrać, wiecie, takiej mega obiektywnej opinii, no i być może tak troszeczkę bardziej obiektywnie ocenić to, czy rzeczywiście coś, co Was kusi, co Wam pokażę, jest tym, co chciałybyście mieć. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Z kwestii takich stricte informacyjnych, to na tyle, na ile mi wiadomo, promocja w Rossmanie ma ruszyć 30 września i ma być taką tradycyjną promocją, która jest podzielona szczegółowo na dni. Ja Wam w opisie rozpiszę to, co ja wiem na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o to, w jaki dzień mają być jakie produkty objęte właśnie promocją 49%, dlatego koniecznie zaglądajcie do opisu. A teraz już przechodzimy do demonstracji tych produktów, które ja Wam chcę gorąco polecić, abyście zakupiły sobie właśnie w promocji minus 49%. I zaczniemy tradycyjnie od góry, czyli od twarzy. Pierwszą rzeczą będzie podkład i będzie to podkład z firmy Astor. Ten podkład nazywa się Astor Skin Match Protect Foundation. Ja mam go w kolorze 102 Golden Beige. On wygląda tak, jak teraz możecie widzieć. I charakteryzuje się tym, że po pierwsze jest bardzo lekki, po drugie jest odpowiednio beżowo-żółty i myślę, że to jest typowo kolor taki idealny, który może trafić w gust wszystkich tych z Was, które chcą mieć podkład o żółtych tonach bez żadnych domieszek różowych. Jest on wprost idealny i ja go naprawdę polecam wszystkim swoim koleżankom, wszystkim znajomym, no i wszystkim Wam, które się mnie pytają o idealny podkład. Jeżeli chodzi o jego krycie, to może jakoś szczególnie nie jest on kryjący, natomiast dla tych właśnie osób, które chcą coś lekkiego, odświeżającego, delikatnie rozświetlającego, a jednocześnie ujednolicającego kolory na co dzień, to będzie to idealny wybór, więc myślę, że koniecznie musicie zwrócić uwagę właśnie na podkład z Astor Skin Match Protect, kiedy będziecie odwiedzały Rossman. I tak jak mówiłam na wstępie, oczywiście test tego podkładu również w linku w opisie. Kolejny produkt, który jest również podkładem, jest to podkład z Eveline, którego test również jest na moim kanale. I tym podkładem jest podkład z Eveline Ideal Cover Full HD. Ja mam go w kolorze 204 Nude. On jest nieco mniej żółty, jest bardziej beżowy i taki bardziej chłodny, bym powiedziała, niż ten poprzedni. Natomiast jest on świetny, jeżeli chodzi o krycie, budowanie krycia. Jest jednocześnie bardzo lekki, ale też jest bardzo trwały. Ja go swoją trwałością przyrównuję do podkładu Estée Lauder Double Wear, bo on u mnie przynajmniej tak samo się trzyma. Jest tak samo kapitalnie, po prostu, wiecie, niezniszczalny przez cały bity dzień, więc również zachęcam go zakupić. Nie tylko na promocji, ale również w całej cenie, ponieważ jest on bardzo, moim zdaniem, korzystny cenowo, więc to jest kolejna rzecz. Następny podkład, który również możecie znaleźć w Rossmanie, natomiast nie wiem, czy on jest w takiej stałej ofercie, bo mi ostatnio bardzo ciężko było go znaleźć. Jest to podkład z Bielendy Makeup Academy Fluid Matujący w kolorze numer 1. I jest to podkład, który naprawdę jest bardzo matujący, ale nie jest to taki ciężki, pudrowy mat. No i też jest to podkład zdecydowanie kryjący, dlatego tutaj już dla tych z Was, które potrzebują i matowienia, i krycia, myślę, że będzie to strzał w dziesiątkę. W stałej cenie wypada bardzo korzystnie, więc myślę, że tym bardziej na promocji warto się na niego skusić i go wytestować, zwłaszcza, że idzie jesień, więc myślę, że to będzie jak strzał w dziesiątkę. Kolejny podkład, który ja kocham, uwielbiam i regularnie do niego wracam i moim zdaniem również on ma idealny kolor, jeżeli chodzi o wszystkie właśnie te osoby, które poszukują żółtych tonów. Jest to Maybelline Affiniton w kolorze 14 Creamy Beige. Ja to już nie wiem, które opakowanie aktualnie mam, ale kocham go i naprawdę go polecam. Lekkie wykończenie, ta formuła nowa nie ma już takiego pudrowego wykończenia jak ta stara formuła, więc jest po prostu rewelacyjny. Jest lekki, jest trwały, bardzo ładnie rozświetla cerę, bardzo ładnie wyrównuje jej koloryt. I również jego test jest na moim kanale, więc pamiętajcie, opis.
No i dla tych z Was, które ogólnie jakoś niekoniecznie przepadają za podkładami, a chcą jakiegoś kremu, który delikatnie będzie koloryzujący i Wam troszeczkę odświeży Wasz look na Waszej twarzy, Waszą cerę, to myślę, że możecie spokojnie sięgnąć na półkę szafy Eveline, na której znajdują się te oto kremy CC. Jest to krem CC Cream, który ma mineralne pigmenty. Ja go mam w kolorze 53. On ma na celu korygować, rozświetlać i matowić. Powiem Wam szczerze, że dla mnie na lato to był idealny produkt. W zeszłym roku go miażdżyłam, w tym roku trochę mniej. On jest taki nietypowy, ponieważ on sam w sobie jest biały i ma drobinki. Dopiero jak te drobinki rozetrzemy razem z tym białym kremem, to dostajemy kolor i naprawdę bardziej trwałego produktu, który jest lekki, praktycznie niewidoczny na twarzy, a jednocześnie dający tej naszej cerze taki zdrowy wygląd. Szczerze, nic lepszego nie miałam i również ma to świetną cenę, więc na promocji tym bardziej, więc koniecznie trzeba go mieć. Nawet jeżeli miałby na Was poczekać do następnego lata. I w ten oto płynny sposób przechodzimy z podkładów do korektorów. Korektory tutaj takie naprawdę, które ja mogę z całego serca serdecznie polecić. Są dwa, aż dwa albo tylko dwa. Ja polecam Wam to, co ja sama miażdżę, regularnie kupuję i cały czas posiadam. Coś, czemu ufam, coś, co dla mnie jest niezniszczalne i po prostu wracam do tego zawsze w ciemno. I pierwsza rzecz to jest korektor z L'Oreal Perfect Match, True Match. I jest to kolorek 1, ja mam albo 1 Ivory, albo 2 Vanilla. W zależności od tego, jak akurat mam potrzebę. Ale obydwa te korektory są, po pierwsze, rozświetlające, po drugie są kryjące, po trzecie mają żółte tony, więc są idealne na wszelkie zasinienia pod oczami. No i przede wszystkim jest to korektor, który jest o lekkim wykończeniu, a o dość dobrym kryciu, więc moim zdaniem jest to super produkt na co dzień. Ja zawsze, każdorazowo, kiedy potrzebuję mieć pewniaka, który przykryje moje cienie pod oczami, który się utrzyma, który będzie ładnie współpracował z każdym podkładem, to właśnie wracam do tego korektora z L'Oreal i dlatego też serdecznie polecam go Wam. Nie należą do najtańszych w całej cenie, więc moim zdaniem, jeżeli jest tylko i wyłącznie możliwość kupienia go w promocji, to ja zawsze kupuję więcej. Ostatnio na takiej promocji kupiłam na przykład 2 czy 3, no i one mi starczyły na dość sporą ilość czasu, dlatego że właśnie też ich niewiele trzeba, aby uzyskać zamierzony efekt, więc to jest pierwsza perełka pod oczy jako korektor. I drugi produkt pod oczy to jest również coś, do czego mogę wrócić w ciemno i co mogę też w ciemno każdemu polecić. Jest to korektor kryjąco-rozświetlający Art Scenic z Eveline. Wygląda on w ten sposób. Ja go mam w kolorze 05 Nude. Wcześniej miałam go w troszeczkę jaśniejszym kolorze, ale on był dla mnie za jasny i jakoś mi to nie do końca odpowiadało. Ponadto miałam takie wrażenie, że on wpada troszeczkę jednak w różowe tony, a tego nigdy nie chcemy. Więc zdecydowałam się teraz na kolorek właśnie 05 Nude i on jest dla mnie idealny na ten czas. Ja bardzo go cenię też za to, że bardzo ładnie się rozprowadza, bardzo ładnie się blenduje, jeżeli chodzi o łączenie go z podkładami. Nie zostawia nam żadnych skorupy pod oczami, nie wchodzi w zmarszczki pod oczami, bardzo ładnie się go przypudrowuje pudrem, który za chwilę Wam pokażę i naprawdę jest bardzo trwały na cały dzień, wygląda po prostu bardzo lekko, świeżo i elegancko, więc tutaj to jest kolejny produkt, który ja Wam mogę polecić. No i teraz pudry. Tak naprawdę jedynym pudrem takim, który mogę Wam polecić naprawdę, to jest oczywiście, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie doskonale, co Wam pokażę. To jest puder Vibo Fixing Powder i on podobno ma się teraz wkrótce zmienić, jeżeli chodzi o Rossmana i o właśnie firmę Vibo. Już widziałam na Facebooku, na profilu właśnie strony vibo.pl, że mają tutaj troszeczkę zmienić design też tego pudru i nie wiem, czy on nadal będzie miał takie wspaniałe funkcje jak teraz. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tego nie wycofają. Naprawdę modlę się o to, dlatego że ja jak już napadam na Rossmann, to kupuję większą ilość tych pudrów, dlatego że one są tak rozchwytywane, że ciężko naprawdę niejednokrotnie trafić, aby móc je upolować. Więc to jest puder idealny, szczególnie obszar pod oczami to w ogóle już jest super opcja dla właśnie używania tego pudru. On jest półtransparentny, więc gdzieś tam tego koloru tak bardzo na twarzy nie widać, ale funkcja matowienia i utrwalenia twarzy, szczególnie właśnie obszaru korektora pod oczami, to jest coś niesamowitego. Cena standardowa to jest chyba 11,99, więc na promocji naprawdę warto się zaopatrzyć, jak ja to mówię, w całe wiadro od razu i mieć po prostu na przyszłość. On nie jest jakiś mega wydajny, ale moim zdaniem ta cena sama mówi za siebie i zachęca do tego, aby go po prostu, wiecie, nie żałować sobie.
puder, róż, rozświetlacz, bronzer. W takiej pójdziemy kolejności, więc teraz przechodzimy do różu. Ja ogólnie nie jestem zwolenniczką różu, jeżeli chodzi do modelowania naszej twarzy, do policzków. Za bardzo za tym nie przepadam, wy o tym też wiecie. Więc tak naprawdę jedyny róż, który ja Wam mogę polecić tak z naprawdę czystym sumieniem, bo mogłabym sama go używać na co dzień, jeżeli bym lubiała, poprawcie mnie, używać różu. Jest to róż właśnie również z Eveline, nazywa się Satin Blush i ja go mam w kolorze 01 Soft Pink. I on wygląda tak, on ma takie dość brzoskwiniowe, ciepłe tony, akurat ten kolor konkretnie, więc za bardzo z pink nie ma nic wspólnego moim zdaniem. Jest on bardzo delikatny, bardzo świeży, nie daje takiego klauniego wyrazu twarzy, jeżeli sobie go nałożymy na policzki. Jest subtelny, jest taki odświeżający i moim zdaniem też bardzo dobrze się trzyma, więc również polecam Wam ten produkt z Eveline, koniecznie dopaść w szafie Eveline właśnie na promocji w Rossmanie. Następnie przechodzimy do rozświetlaczy i mam dla Was trzy rozświetlacze, dwa z firmy Vibo. I tutaj też taka przestroga dla Was, może uwaga, taka sugestia. Pierwszy z nich to Vibo Diamond Illuminator, który jest idealnym zastępnikiem, zastępcą dla Mary Illuminizer od The Balm i o tym też już mówiłam. Nie ma go, jego testu wyjątkowo na moim kanale, ale polecam Wam go naprawdę z czystym sumieniem, ponieważ on dla mnie się sprawdza dokładnie tak jak właśnie Mary Illuminizer, więc bardzo chętnie do niego wracam, w zasadzie to miażdżę go tak naprawdę cały czas naprzemiennie z Mary Lou. No i druga opcja również tego rozświetlacza z Vibo, to jest Vibo Royal Shimmer, ale w nim już nie odpowiada mi to, że niestety, ale on ma takie bardzo, moim zdaniem, dość chamskie drobinki. Dlaczego mówię chamskie? Dlatego, że to już wygląda jak brokat i mi się osobiście taki efekt w ogóle nie podoba. Posiadam go, ponieważ kiedy go kupowałam, to w ogóle totalnie tego nie zaobserwowałam. Dopiero w momencie użytkowania to zauważyłam i to mi nie odpowiada, więc myślę, że wchodzi to w grę tylko wtedy, kiedy idziemy na jakąś imprezę i rzeczywiście ta twarz może mieć takie, wiecie, mega rozświetlenie, ale na co dzień zdecydowanie bardziej Vibo Diamond Illuminator. No i kolejny rozświetlacz, jest to rozświetlacz z Lovely. To jest akurat Silver Highlighter, ale też jest Gold Highlighter, więc Silver dla tych z Was, które poszukują chłodnej formy rozświetlenia twarzy, a Gold dla tych z Was, które po prostu szukają rozświetlacza o właśnie takiej ciepłej tonacji, która podchodzi pod właśnie taki kolor jak bardziej szampański niż taki typowo srebrny. No i teraz już przechodzimy, słuchajcie, do bronzerów. No i tutaj ja pokażę Wam dwa produkty, w których jestem też totalnie zakochana i których używam na co dzień. Pierwszy to będzie forma paletki, będzie to paletka do konturowania twarzy z Vibo Three Steps to Perfect Face. Jak pokażę Wam, jak moja paletka wygląda aktualnie w środku, to myślę, że Wam to powie wszystko na ten temat, ponieważ jak widzicie, nie ma już tutaj praktycznie bronzera. Totalnie go zużyłam, jestem w nim zakochana, jest go tylko odrobinkę, ale zakupię tą paletkę oczywiście teraz na promocji w Rossmanie, mam taki plan. Ze względu na to, że jest to po prostu paletka idealna, oprócz tego, że ma bronzer, to również ma właśnie rozświetlacz i róż. Fakt faktem, ten róż ma drobinki, ale to są takie drobinki nienachalne i wykończenie tego różu to jest taki typowy rose gold, więc to jest jedyny chyba róż, oprócz tego z Eveline, który pokazałam, do którego mogę wrócić. Więc to jest rzecz, którą ja uważam, każdy powinien mieć, jeżeli chodzi o firmę Vibo. To jest bardzo, ale to bardzo dobry jakościowo produkt, więc naprawdę polecam skusić się na niego. No i drugi produkt to jest również produkt z Eveline, jak widzicie dość dużo tej firmy Eveline, nawet jestem zadowolona z tych kosmetyków. Jest to brązujący puder, który mam w kolorze 51 matte i on wygląda w ten sposób, on jest kapitalny, jeżeli chodzi, słuchajcie, o ocieplanie twarzy, niekoniecznie konturowanie, ale ocieplanie. Bardzo ładnie nadaje taką świeżość skórze, taką naturalną, piękną, złotą opaleniznę. Więc to jest też produkt w ogóle, który używam cały czas, a który w ogóle się nie kończy. On mi bardzo przypomina Bahama Mama od The Balm, więc tym bardziej chętnie do niego wracam. Jest może troszeczkę, odrobinkę bardziej moim zdaniem ciepły niż sama Bahama Mama, która jest bardziej jednak ziemista. Więc to były produkty do konturowania, które naprawdę mogę od całego mojego serca szczerego Wam polecić. No i teraz przejdziemy do cieni. Jedyna rzecz, na którą moim zdaniem powinniście się skusić z cieni prasowanych, jest to paleta Maybelline The Nudes. Ja ją kupowałam jeszcze, kiedy ona nie była dostępna w Polsce. No i wygląda ona podobnie tak jak paletka z Vibo, czyli jest po prostu całkowicie przeorana.
Wszystkie te kolory, które ja najbardziej kocham i uwielbiam, to oczywiście są zużyte. Też ona już mi się troszeczkę sypie, więc mi się w ogóle brudzi. Nie zwracajcie na to uwagi. Ale kocham tą paletkę, jej test również jest na moim kanale, więc również będzie podlinkowany. I to moim zdaniem jest paleta, która jest rewelacyjna ze względu na to, że te z Was, które nie są zwolenniczkami posiadania wielkiej ilości kosmetyków, mogą się w tym bardzo dobrze odnaleźć, dlatego że ta paletka jest paletką, w którą możecie wykonać makijaż zwykły, prosty na co dzień, makijaż wieczorowy, makijaż na jakieś większe wyjście, okazje. Także naprawdę rewelacja, bo macie tutaj też cienie, które są matowe, cienie, które mają troszeczkę połysku, też cienie złote, które są świetnym akcentem i dopełnieniem tak naprawdę dla każdej stylizacji, więc to jest paleta, którą każdy powinien mieć. No i teraz tusz do rzęs, jeżeli już jesteśmy przy oczach. Jeżeli chodzi o tusz do rzęs, to taki, który występuje w drogerii Rossmann, a który ja mogę polecić również tak z całego serca, naprawdę od serca, jest to tusz False Lash Wings Sculpt. Ja również testowałam go na moim kanale, ja go akurat otrzymałam od firmy L'Oreal do wypróbowania i on właśnie charakteryzował się tam taką nietypową szczoteczką. I powiem Wam, że to jest tusz, który naprawdę na pierwszy rzut oka jest taki niepozorny. Na początku nawet jak się nim pracuje, wydaje się dość takim kiepskim produktem, bo ma się wrażenie, że no, te rzęsy będą posklejane, ale kiedy już opanujemy tą szczoteczkę i sposób właśnie nakładania tego produktu, to naprawdę osiągamy spektakularne efekty, więc dla wszystkich tych z Was, które właśnie poszukują takiego efektu fajnego rozdzielenia rzęs, podkreślenia ich, pogrubienia, wydobycia i rozczesania, no to tutaj myślę, że polubicie się właśnie z tym tuszem do rzęs. Koniecznie spójrzcie sobie w Rossmannie właśnie na ten tusz, na tą szczoteczkę, być może akurat Was zaciekawi. No i na sam koniec przechodzimy do ust. Pokażę Wam w sumie produkty tak naprawdę tylko jednej firmy. Będą to produkty z firmy Rimmel i również będą to produkty, które ja otrzymałam do testowania, ale których jestem bardzo, naprawdę ogromnie jestem z nich zadowolona. Konkretnie chodzi mi tutaj o serię pomadek Clean Only One od Rimmel i powiem Wam szczerze, że tak naprawdę przypadły mi do gustu dwa kolory. Jest to kolor 800 Under My Spell oraz kolor 500 Revolution Red. Revolution Red to jest taka piękna, soczysta czerwień wpadająca w pomarańcz. Także po prostu jest to niesamowicie elegancki kolor, który każda z Was powinna mieć. A ten kolor Under My Spell, on jest taki wpadający, bym powiedziała, w taką fuksję, w taką śliwkę ciemną. I jest to kolor idealny na jesień, dodaje też troszeczkę pazura. Więc jeżeli chcecie postawić na delikatny makijaż oka, a podkreślić nieco mocniej usta, to również te dwa kolory będą kapitalne. I w ogóle ciekawym jest to, że ta formuła tych pomadek w tych kolorach jest matowa, a w niektórych innych jest taka bardziej satynowa. Mnie to bardzo zastanawia, dlaczego tak jest, bo firma Rimmel nie mówiła o tym, że tak to zależy od koloru, więc nie wiem, czy to przypadek, czy to po prostu tak celowo miało być, natomiast tylko Was o tym informuję, bo wiem, że też nie każdy lubi satynowe wykończenia, więc tutaj mogę Wam Was upewnić, że te dwa kolory, o których wspominam ja, są na pewno matowe. Także te pomadki też są fajne, dlatego że są właśnie matowe, ale też mają super zapach i mają fajną funkcję nawilżania ust i to jest głównie właśnie ich ogromny plus. To by było na tyle, słuchajcie, rzeczy, które ja polecam kupić w Rossmannie. Ja osobiście też mam w planie zwrócić uwagę na paletkę od Vibo, The Neutrals, ona się chyba nazywa. No i mam też zamiar dokupić sobie kolejne kolory z Maybelline Color Tattoo. Nie pokazywałam Wam tutaj tych cieni w kremie, po pierwsze dlatego, że zapomniałam o nich po prostu. Po drugie, myślę, że jak Wam powiem Maybelline Color Tattoo, to będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. A po trzecie, myślę, że też w innych filmikach u innych dziewczyn będziecie na pewno mogły wyłapać te właśnie perełki z Color Tattoo jako produkty polecane do zakupienia. Ja za każdym razem, kiedy jest taka promocja, właśnie kuszę się na jedno takie kolejne opakowanie, jeżeli chodzi o produkty właśnie z Color Tattoo. No i w sumie tak naprawdę takich moich jakichś wielkich celów zakupowych to by było na tyle. Paletka Vibo Three Steps to Perfect Face, paletka cieni The Neutrals z Vibo, no i oczywiście kolejny jakiś kolor z Color Tattoo od Maybelline. Koniecznie dajcie znać, które produkty z tych, które ja Wam pokazałam, Was zaciekawiły, nad którymi się zastanawiałyście i które znajdują się na Waszej liście zakupów. No i koniecznie też dajcie mi znać, czy zajrzycie w opis, żeby obejrzeć sobie testy tych wszystkich rzeczy, które akurat ja dla Was przygotowałam jako materiały, takie, do których się możecie odwołać, odnieść i zobaczyć ewentualnie coś więcej niż tylko suchy fakt. Polecam Wam.
Więc koniecznie dajcie znać, czy zajrzałyście do opisu i napiszcie mi proszę w komentarzach, które z tych produktów chcecie kupić, albo może nie z tych produktów, ale jakie produkty macie na oku, aby się na nie pokusić na promocji w Rossmanie. Dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli ten filmik okazał się dla Was przydatny, bo same chciałyście, żebym go nagrała. Więc widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie i ślę Wam moc pozytywnej energii. Pa!